Bardzo proszę teraz w punkcie trzecim panią Elżbietę o zreferowanie uchwały projektu w sprawie zmiany nieruchomości w rejonie drogi Bożnej z ulicy Widot w Krakowie. Tutaj odwiedziła nas pani pełnomocnik, więc jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to a proszę do Rady Dzielnicy, które miało pismo Zarządu Punktu Komunikacji. Zarządu Punktu Komunikacji w sprawie 10 przez pełnomocnika osoby fizycznej właśnie się zadziała przy ulicy Bocznej z ulicy Widok. To jest w rejonie, to jest taka droga, do którą się dochodzi do pomnika ofiar Gołębia. Ona była realizowana w ubiegłym roku bodajże, była wyborowana między Radzienicy. I ten Zarząd Drugiej Komunikacji wnosi o wyrażenie opinii w kwestii możliwości zamiany fragmentów działek na fragmenty działki gminy. Fragmenty dwóch działek prywatnych stanowiący własne osoby fizyczne na fragment działki stanowiące własność gminy. No i po prostu jest jeszcze powiedziane, że jednocześnie informujemy, że także w roku 2011 ciągu spacerowy kontraktorskie do pomnika ofiar Gołębia zajęte zostały częściowo działki, będące własnością osoby fizycznej bez jego zgody. Odmowa zamiany działek może skutkować domaganiem się przez właściciela danych działek usunięcia części zajmującego się na nich chodnika oraz roszczeniem odszkodowawczym w odniesieniu do gminy Wielki Kraków z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. W związku z tym propozycja właściciela działek dotycząca zamiany części także części zajęły uchwalę o prawie do odbudowania w kwestii rozliczenia. W tym sposobie wywołam proszę o opinię zwrócił się ZIK, a nie tak jak to ma być ostatnio miasta, no ale to już jest powiedzmy, że jakiś tam wielka postępowania. Rada, Komisja Infrastruktury Komunalnej po zapoznaniu się z tematem. Załącznikami są tutaj marki geodezyjne. No tak. Komisja Infrastruktury Komunalnej wydała pozytywną opinię odnośnie tejże zamiany. Państwo mają projekt. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pan Jarosław, nie? Czy rozumiem, że pani chce mnie zapytać? Jestem tu, tak, bo tutaj doszło do takiej sytuacji, że w trakcie budowy właśnie tej ścieżki dojściowej po prostu macie rozdział pana Kowalowi, który zresztą jest osobą taką zasłużoną dla pani dzielnicy właśnie drugiej, klubu szli. Jest również prezesem Damskiego Klubu Sportowego. No i po prostu przy zakupie tej działki zauważono, że no, na pasie około 80 cm został no, po prostu ta droga jest za szeroka, tak? Ona po prostu została zajęta działka, tak? I w związku z tym no, tutaj nie chcemy, pan Kowalówka również nie chce, żeby ta droga była rozbierana, żeby tam były po prostu ponoszone kolejne koszty. Po prostu chcemy zamienić część działki, która jest z boku i należy do gminy, w zamian po prostu za ten pas drogi. To jest pas około 3 nawet szerokości. Tak? To nie będzie w niczym kolidowało. To będzie po prostu część ogrodu, która tam nie będzie jakby w żaden sposób kolidowała z tymi ścieżkami, które są, z tym terenem zielonym, który jest w chwili obecnej. I rozumiem, że te grunty zostaną zmienione na jednakowe, jeśli chodzi o powierzchni, czy? Mniej więcej tak. Patrzyliśmy na mapę i wydawało nam się, że ta działka, którą Państwo zamierzacie nabyć, jest dość spora, prawda?
też sporo wejść, sporo zlikwić przed drogę, bo to jest około 80 cm na pasie wzdłuż całej działki, więc to jest dość sporo. Więc to myśmy tutaj mniej więcej wyliczyli tak, żeby to było równo, tak? Zwiększyć się, a to wszystko tutaj jest zabierać coś. Czyli są równe działki, chcemy to wiedzieć, tak? Są równe, równo wzięta i oddana ma być taki sam areal, tak? Tak, dokładnie to chodzi. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zarząd zaopiniował projekt pozytywnie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. Uchwała została podjęta.